Dobry wieczór albo dobry dzień. Witam serdecznie każdego na YouTubie i każdego na live, kto ogląda powtóreczkę również. Link w opisie do filmu. Ja zostawiam łapkę w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk. Jak już kradniemy, kradnijmy z klasą, prawda? No i proszę Państwa, rząd wjeżdża w loterię i freak fighty. Kurwa, James, miałeś rację wczoraj, co pisałeś na live. Myślałem, że trolujesz, nie? A tu się okazuje, że rzeczywiście jakiś rząd chce wpieprzać się w to, nie? Nie żyje polska aktorka? Nie wiem, nie wiem, która. Czy tylko ja nie mam reklam? Nowy Jork. Reklamy są pokazywane co 18 minut każdemu z osobna. Czyli jeśli nie oglądasz mnie 18 minut i mnie wyłączyłeś, to wtedy nie masz reklamy. To jest na takiej zasadzie. Można oszukiwać system, jak chcecie. Dla moich stałych widzów tutaj daję info. Oglądajcie mnie przez 15 minut, wyłączcie, włączcie na nowo i nie będziecie mieli reklam. A przynajmniej tak powinno być w teorii, bo tak mam zaznaczone. Ja ci powiem, że wolę sobie dopalić, słuchać. Co? Odpalić, słuchać i robić swoje rzeczy. I czym dłuższe, tym lepsze, bo nie muszę szukać czegoś nowego. Adam, dla mnie lepiej, bo mi się reklamy włączają. Ustawiałem reklamy co 18 minut, żeby nie drażniły aż tak mocno, żeby to nie było jak Polsat, kurwa, bez przesady. No, ale tak czy inaczej, James, to co wczoraj pisałeś, to rzeczywiście, nie? Jakby, kurwa, Elżbieta Zając... Co? Elżbieta zginęła? Pierdolisz. Czy ja dobrze myślę o tej osobie, której myślę? Nie mówcie mi tak. Ja aż muszę sobie wygooglować. To nie jest ta osoba, której myślę. To nie znam tej pani. Nigdy w życiu nie widziałem. A może i widziałem w jakimś filmie? Nie, to nie znam tej pani. To nie wiem, kto to jest. No szkoda, że zginęła. No co ja mogę wam powiedzieć? Polsat nagrał materiał i były wywiady z politykami, gdzie mówili, że trzeba to zablokować. Film o Club Member. Chuj wie, co to, to jakiś gościu. No ale jak oglądam cały live od początku do końca, to nigdy nie mam reklam. To ja nie wiem czemu. Nowy Jork, masz premium może? James, zwracam honor, ale i tak będzie wierzył we wszystko. A co mówisz? No, tak czy inaczej, dobra, jedziemy, proszę Państwa, z tym koksem. Lecimy. Rząd się wpieprza jednak w loterię. Ja jestem w loterię i freak fighty. Ja powiem wam szczerze, że z jednej strony jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło, a z drugiej strony nie chcę, żeby rząd się wpieprzał we wszystko i tak dalej, ale akurat w to, co trzeba, niech się wpieprza. Rząd bierze się za freak fighty, loterie, internetowe kasyna i strony z lootboxami. Czy to no i zajebiście. Koniec internetowych patologii, czy być może jedynie gra wizerunkowa rządzących? Oprócz tego wiemy już, jaki był rezultat odwołania się Buddy od decyzji o areszcie. No na pewno nie dali. Caroline Derpieński wrzuciła niepokojące Insta Stories, a Team X wraca na YouTube'a, ale jednak nie wraca. Nie, niech spierdala tam Team X. A ten Caroline Derpieński, ja widziałem u tego Influniusy tą miniaturkę, bo mam włączony w ogóle to film Influniusów, to tam, że ona coś tam pisała, znaczy tam pisało, że coś tam gadała, że źle traktował ten dziadzie. Ho, jak mi psikło, jak mi psikło, no staruszek 40 lat starszy od ciebie, którego ciągnęłaś na hajs i ciągnęłaś mu przy okazji i się nie szanujesz dziewczyną, on cię źle traktował jak zabawkę, oj, choć, jak mi psikło, jak mi psikło, aż normalnie, powiem wam szczerze, normalnie, moja biedna dziunia, no pierdolę cię, kurwa, Caroline Derpieński, ogarnij dupę, kurwa, przestań ryczeć. Zostaw chłopa i tyle, masz, mam nadzieję, że jesteś, byłaś na tyle mądra, że wyciągnęłaś tyle hajsu, ile się dało. Ile się dało po prostu. Ej, zrób eksperyment, zostaw live na 24 godziny i niech będzie na przykład czarny ekran lub twoje odcinki, ustaw reklamy na max i zobaczymy, ile zrobi, jak się deklaruje, zostawię live jak coś zostawienia tyle. Powiem ci szczerze, to jest dobry pomysł, nie? Premium też nie mam, więc nie mam pojęcia, jak to działa, to ja nie wiem, nie wiem czym. Takiej kurwy nie żałuję. Tu grubo. Ale szczerze mówiąc, no co ja ci mogę powiedzieć? To jest taka, można ją nazwać panią do towarzystwa na 24 na dobę. To nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiałem. Jak tak, to mówią, bardzo dużo, ale nic się drogi. Zahajsiwo dawało się dupci, wyśmiewało się ludzi ciężko pracujących, no to proszę cię, ja mam jej kurwa ten? Żałować? No ja sobie robicie ze mnie teraz. Nie martw się, nazywam się Tomasz Andrzej, będę twoim przewodnikiem, a jeżeli chcesz sobie nie przegapić kolejnych odcinków, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie, to... No, chyba ta się w ogóle nie zaparzyła. Co do chuja? A, dobra, ty saluć. Zasubskrybuj kanał. A jeżeli już subskrybujesz, to na pewno pamiętasz, że jakiś czas temu polecałem zdrową paczkę od dietetyki nie na żarty. Nie pamiętam. Czyli zestaw 47 potężnych e-booków dotyczących... Ty, Gimper, ja cię oglądam co dzień, znaczy co dzień. Ja cię oglądam wszystkie odcinki, które wchodzą.
poza tymi starszymi i nie pamiętam, żebyś to reklamował. Budowania sylwetki, a także treningu. I bardzo miło mi... Pamiętam. Dobra. Że cała akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem do tego stopnia, że wysadziliście stronę i możliwość zakupu e-booków musiała zostać przedłużona o kilka godzin, bo ludzie nie byli w stanie tego robić przez przeciążone serwery. A teraz, jeżeli poprzednim razem nie udało wam się załapać, jest ostatnia okazja, by zakupić. Musiał nieźle zarobić, jak tak wypromował, że tam system pieprznął, nie? BGB tak robi kanał Kapitana Bomby, może robi. Hejka, cześć Zmora, witam serdecznie. ...pić ten oto pakiet, ponieważ tegoroczna edycja dobiega końca i nigdy więcej ten konkretny zestaw nie będzie już dostępny w sprzedaży. Natomiast dla spóźnialskich zostało jeszcze otwarte specjalne 3-dniowe okienko sprzedażowe, które kończy się jakieś 28 godzin po publikacji tego odcinka, bo zdrową paczkę będziecie mogli zakupić jeszcze tylko do końca 30 października. A jako sportowy świr i właściciel siłowni powiem wam, że warto, bo za 199 zł dostaniecie 24 e-booki z przepisami, 10 pakietów treningowych, 10 kursów i webinarów i 4 e-booki edukacyjne, wydane łącznie przez 35 twórców. Całość działa na zasadzie Humble Indie Bundle, gdzie twórcy oferują swoje produkty o wiele taniej, ale zarabiają na tym, że skala sprzedaży jest o wiele większa niż normalnie. Jeżeli chcielibyście popracować nad swoją formą, ulepszyć dietę, gorąco z całego serca wam zdrową paczkę polecam i korzystajcie, sprawdzajcie link w opisie, bo teraz, kiedy oglądacie ten odcinek, pewnie została już mniej niż doba do końca sprzedaży i ten konkretny pakiet nie będzie już nigdy dostępny, a kolejna edycja... No spoczko, ja powiem szczerze, że to jest uczciwa cena, jak mam być szczery. ...dopiero na jesień przyszłego roku. Także jest to ostatni gwizdek, żeby za niecałe 200 kupić sobie e-booki o wartości prawie 5 koła. Koniecznie wbijcie sobie do opisu, kliknijcie w link i sprawdźcie, bo naprawdę warto. A my tymczasem zaczynajmy. A zaczniemy sobie od szybkiego omówienia dziwnego filmu, który pojawił się na byłym kanale Teamu X. Kanał Teamu X został zamknięty jakiś czas po tym, jak Konopski opublikował swój film w sprawie afery Gate, w którym to spory rozdział został poświęcony m.in. działaniom agencji Spotlight, która za ten konkretny projekt odpowiadała. Kanał został wtedy przemianowany na Daz Show i jedyne treści, które na nim pozostały, to klipy muzyczne. Natomiast w niedzielę 27 października dziwne rzeczy zaczęły dziać się na tym kanale. Mianowicie nazwa profilu została przemianowana na Collab Productions, a potem pojawiło się na nim to wideo zatytułowane Czy ktoś tu jeszcze jest? Halo, czy ktoś tu jeszcze jest? Ej, zobaczcie! Film zdawał się być zapowiedzią czegoś zupełnie nowego. Można było zauważyć rozmazane 4 kobiece sylwetki, no i informację, że jutro o 16:30 coś się wydarzy. Jutro, czyli w poniedziałek, 28 października. No teraz, kiedy nagrywam te newsy, mamy godzinę 21:30 i nic się nie wydarzyło. Chociaż nie, przepraszam, okłamałem was, wydarzyło się i to niemało, bo ten film został skasowany z kanału Teamu X, a jego nazwa ponownie zmieniła się z Collab Productions na Daz Show i chyba ktoś udaje, że nic się nie wydarzyło. A jaka może być tego przyczyna? Nie wiem, choć się domyślam, bo śledziłem sobie mniej więcej na bieżąco, jak ten film idzie i niestety tego nie zeskrinowałem, ale miał on bardzo mało wyświetleń, bo nie mówiliśmy tam nawet o dziesiątkach tysięcy po kilku godzinach, a raczej o kilku tysiącach, co jak na kanał, który ma prawie 1 000 000 subskrypcji, jest co najmniej mizernym wynikiem, a na dodatek komentarze i oceny były raczej negatywne. Wygląda więc na to, że próba powrotu nowego Teamu X póki co została odsunięta w czasie, bo trailer nie zrobił takiego... Ja powiem tak, to by było bez sensu dla mnie, niech oni stworzą nowy kanał, niepowiązany z tym wszystkim i mają wystarczająco dużo pieniędzy, podejrzewam, żeby się wypromować, poprosić nawet streamerów o to, żeby ich oglądali, ich odcinki, specjalnie, żeby się wypromować i jakoś to pójdzie. Bez sensu robić kolejny team, który w sumie chyba te teamy to w ogóle to nie wypały są teraz, na chuj to. Szumu, jak się autorom wydawało, że zrobi. Ktoś mógłby się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem agencja Spotlight nie sprzedała udziałów do marki komuś innemu. Natomiast z pomocą przychodzi nam tutaj KRS, który to nakierowuje nas na podmiot Collab SPZO, w którym to prawie 90% udziałów posiada firma kontrolowana w całości przez Wojtka Szaniawskiego, czyli założyciela i właściciela agencji Spotlight. Także może już nie za pośrednictwem agencji Spotlight, ale to dalej ci sami ludzie. Ale czy będą jeszcze próbowali wracać po tym, jak ten trailer tak fatalnie się przyjął, że aż... Same dziewczyny, nie? Pewnie widać, że ładne dziewczyny wybrali, więc chyba chcą tak przyciągnąć ludzi. Musieli go skasować. Zobaczymy, a jak się to wydarzy, to ja na pewno cię poinformuję, dlatego zasubskrybuj sobie, drogi widzu, żeby nie przegapić. Swego czasu ciężko było przegapić osobę Caroline Derpiński, o której w internecie było bardzo głośno przez długi... Makijaż jest karykaturalny, tak swoją drogą. Dłuższy czas, natomiast w ostatnim czasie zrobiło się jakoś tak cicho. Aż do momentu publikacji tego oto Insta Stories.
A relacja przez 5 lat. Dłużej nie mogę udawać. Proszę, módlcie się za mnie, módlcie się do Boga. Kocham was całym sercem. Pisze Caroline, dodając zapłakane zdjęcie bez makijażu. Następnie udostępniła ona dużo smutnych memów. Na przykład taki, 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 taki. A następnie otrzymaliśmy potężną historię ze szczegółami, którą wam teraz streszczę. Caroline opowiedziała swoją perspektywę ich związku, w który weszła mając zaledwie 17 lat. Przypomnijmy, jej mężczyzną miał być 60-letni milioner. I jeżeli wierzyć w to, co influencerka pisze, no to rzeczywiście byli ze sobą, ale w tej relacji nigdy się nie układało, bo kto by się spodziewał, ten 60-letni pan z dużą ilością pieniędzy wziął sobie taką młodą dziewczynę pod skrzydła, nie z miłości, tylko cynicznie, tak przynajmniej twierdzi Caroline. Twierdzi, że wcale nie była z nim dla pieniędzy. Cieszę się, że mam wreszcie ojca, którego nie miała, że w jego domu zajmowała się małym i jego mamą. Kochałem go nad życie i każdy, kto nas poznał na żywo, wiedział moje uczucie do niego. Podczas COVID-a, kiedy nie miałem przez wiele miesięcy grosza, nie przeszkadzało mi to, wspierałem go i byłam z nim, przez co stanął na nogi w przeciągu roku. To pierdolenie. Bo wielokrotnie podczas ich relacji były okresy, gdzie facet nie miał grosza przy duszy i musiał się odkuwać. Ich relacja, jej zdaniem, miała być bardzo burzliwa. Mieli często rozstawać się ze sobą i schodzić. Ona miała bardzo się dla niego poświęcać, a w zamian otrzymywać jedynie bluzgi i obrażanie jej. Później miał ją przygarnąć jakiś inny 60-letni facet, który był dla niej dużo lepszy niż milioner Jack. Później znowu się spiknęła, ale generalnie pisze, że pomimo, że bardzo ją krzywdził, to ona mu mocno współczuje i rozumie, że to jest po prostu kwestia jego słabej psychiki i go za to nie wini, a jego bliskim życzy jak najlepiej. Ona jest pojebana, zrobiło się o niej cicho, więc zaczęła sobie wymyślać jakieś pierdoły, a nawet jeżeli jest to prawda, to i tak, dziewczyno, jesteś chora psychicznie. Masz coś z głową. Po prostu masz jakieś zaburzenie, mam podejrzewam. Idź do psychologa, a nie, kurwa, wypisujesz jakieś pierdoły. Dziewczyno, mi nawet nie jest ciebie szkoda w najmniejszym stopniu, kurwa. Dałaś się dymać dla jakiegoś starucha za hajs, no. Matko jedyna, czym ty się różnisz, dziewczyno, od jakiejś pani do towarzystwa, powiem to ładnie po prostu. W końcu skwitowała gorzko. Popadł manie, gdzie miłość się skończyła, tylko ja byłam jedyną osobą na świecie, która może kreować jego wizerunek milionera. Jednocześnie nie chciał się ujawniać, co było mega dziwne, ale wśród kolegów i współpracowników brylował. Codziennie kazał wstawiać chociaż jednego posta, instastory musiało być aktywne, jak nie, to miałam krzyki i słyszałam, że jestem leniwa do niczego głupia. Następnie Caroline wstawiła rzekomo SMS-y różnych wiadomości od swojej mamy, która prosi, żeby ją skasować, pisze, że ten jej milioner Jack to gangus i że zepchnie ją z balkonu albo naśle na nią ludzi. No i potem jeszcze mu zarzuciła, że dawał jej fejkowe zegarki i torebki. I ja mam z tym całym zalewem informacji ze strony pani Derpie. W dupę ją mam. Dawał mi... Jezu, mój staruszek dawał mi fejkowe torebki, bo to ma znaczenie. O Jezu, co za żałosna baba, Jezu. No, nie mogę po prostu słuchać tego gówna. I się jestem w 100% pewien, że znajdą się osoby, które będą ją żałować i będą mówić, o Jezu, jak ty masz biedne dziewczyno życie, jakie... O matko jedyna, dawałaś dupci staruszkowi i on ci nie, i nie dawał ci... Co? On ci dawał podróbki? On ci dawał podróbki? O Jezu, jaka ty jesteś biedna. Idź się, kurwa, lecz. Pieński kilka problemów. Po pierwsze, jej konto na Instagramie cały czas pozostaje aktywne i postuje zdjęcia, na które to cały czas dokupywane są setki tysięcy polubień. A po czym wiadomo, że są dokupowane? Ano chociażby po tym, że najnowsze zdjęcie na jej profilu ma 138 tysięcy polubień i tylko jeden komentarz. No ale to, że dolarsowa królowa kupiła sobie followersy i dużo lajków kupuje, no to już wiedzieliśmy. Natomiast pomimo rzekomego kryzysu, rozstania i publikowania tego typu informacji, w ostatnim czasie na jej profilu nic się nie zmieniło. Po drugie, bardzo nie kupuję tego zdziwienia, że wszystko, co było w jego życiu, było fejkowe, biorąc pod uwagę, że wszystko, co zostało stworzone w jej życiu, było fejkowe. Cały jej profil był fejkowy, jej followersi byli fejkowi, jej lajki były fejkowe, wydarzenia z jej życia były fejkowe. I patrząc na ilość zabiegów medycyny estetycznej, które Karolina na sobie przeprowadziła, to ona też była fejkowa, szczerze rzecz ujmując. Więc całej tej perspektywy młodej, skrzywdzonej i bardzo zakochanej dziewczyny ja nie kupuję. I po tym wszystkim, co Caroline nam zaserwowała... Zrobiło się o niej cicho, nikt się nią nie interesuje, więc zaczęła po prostu lecieć w długą. No bo co ma zrobić dziewczyna? Zaraz o niej wszyscy zapomną, przestanie zarabiać na tym. W internecie próba stworzenia historii, jakoby z tym 60-letnim panem była z miłości, a wcale nie dla jego pieniędzy, nie brzmi legitnie. I to nam daje dwa możliwe warianty tej sytuacji. Ten bardziej prawdopodobny jest taki, że cała ta sytuacja to fejki ustawka, by po prostu zwrócić na siebie uwagę, bo jakoś tak w ostatnim czasie o pani Caroline Derpiński było dosyć cicho. To jest moim zdaniem wariant bardziej prawdopodobny, więc bym się w tę historię za specjalnie nie wczuwał. Drugi wariant natomiast jest taki, że to, co pisze, jest szczere i po prostu
oderwanie od rzeczywistości tych rzeczy wynika z tego, że jest w bardzo silnych emocjach i aktualnie nie do końca racjonalnie myśli o tym, co robi. Co mogłoby w jakiś sposób tłumaczyć te wszystkie dziury logiczne w jej wywodzie. A także bardzo skrajną perspektywę, pokazującą ją wyłącznie jako ofiarę, no i tego pana milionera jako wyłącznie oprawcę. Natomiast nawet jeżeli to, co pisze Karolina, to prawda, to w ogóle nie czuję się źle z tym, że jej w to nie wierzę. Bo wszystko, co budowała dotychczas, budowała na kłamstwie i fałszu. Więc tak sobie myślę, że niby dlaczego teraz miałoby być inaczej. Morał z tego jest taki, że jak 19-letnia dziewczyna opowiada wam, że nie jest 60-latkiem dla pieniędzy, to jej nie wierzcie. I tyle. Na niemałą próbę na pewno... Boże, dajcie spokój. To jest jakiś absurd. A nawet w najmniejszym, kurwa, stopniu nie jest mi szkoda tej dziewczyny, jeżeli to jest prawda. Jeżeli to fake jest, w dupie mam też. To wystawiana jest też aktualnie relacja Grażynki i Buddy, ponieważ ci państwo po spektakularnym zatrzymaniu przez CBŚ aktualnie siedzą w areszcie. I to, przepraszam, muszę się poprawić, nie w areszcie, tylko w aresztach dwóch różnych, żeby nie mieli ze sobą kontaktu. Między innymi ta decyzja prokuratury pokazuje, jak bardzo poważnie podchodzi ona do tej sprawy. Z drugiej strony natomiast obrońca tych państwa poinformował publicznie, że Kamil i Grażynka będą od tej decyzji składać odwołanie, które to zostało rozpatrzone wczoraj, 28 października w godzinach porannych. No i słuchajcie, finalnie o 15.35 dostali... Jestem pewien, że się nie zgodzili na to, żeby oni na przykład mieli jakiś nadzór domowy, jakąś bransoletę czy coś w tym stylu, no cokolwiek innego... Bo mogą operować pieniędzmi zbyt dużymi, żeby i mogliby po prostu uciec. No. Tristana, cześć, Tristana. Mieliśmy informację z Sądu Okręgowego w Szczecinie, który to podtrzymał dotychczasowe środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania i na dodatek wyznaczył dokładną datę, do kiedy ci państwo będą w aresztach siedzieć. Mianowicie póki co zapowiada się na ich odsiadkę aż do 11 stycznia 2025 roku, czyli jeszcze przez 2,5 miesiąca, w tym w okresie świątecznym oraz na Sylwestra. Na tę informację radca prawny obsługujący tych państwa rzucił pismo na swoje Instastories, w którym generalnie poinformował, że się z tą decyzją nie zgadza i jest niefajna. Pani Buddy w związku z tym będą dalej koczować pod aresztem, krzycząc, że są murem za Buddą. A użytkownicy wykopu za to dalej świętują, wiedząc, że nikt nie zabierze im meblościanek. Ale ty, swoją drogą, to jest dosyć ciekawe, bo ja wam powiem, że mam lekką satysfakcję z tego, że on trafił za kraty i że nie jest taki święty, jak pierdolił. Ale mam tylko tą satysfakcję tylko i wyłącznie dlatego, no wiem, że nie powinienem mieć, że z czyjegoś nieszczęścia mam satysfakcję, ale za te jego właśnie teksty o tych meblościankach, żeby ludziom kurwa niszczył życia i tak dalej, no, powiem wam szczerze, że tu sobie przyjebał u mnie i po prostu ja mam takie, no karma wróciła, no dopadło cię kurwa, chciałeś niszczyć ludziom życia, po sądach ciągać i co się stało z tobą, właśnie se niszczyć życie i jesteś ciągany po sądach. No ciekawe, nie? I promują inne hasło, Budda za murem. Natomiast czy murem za swoim ulubionym portalem staną użytkownicy Ask.fm? Myślę, że nie, bo platforma swoje Ask czasy FM? Największej popularności kurwa, ma dawno za sobą. Tego. A myślę, że młodsza część z was może nawet Aska nie kojarzyć. Otóż była to strona, gdzie każdy mógł założyć sobie profil i odpowiadać na pytania innych użytkowników. Coś takiego robi się aktualnie głównie na Instastories, wrzucając stosowną ankietę, w której ludzie właśnie mogą nas pytać, a my możemy sobie później na to odpowiadać. No to przed Instagramem i przed Instastories mieliśmy Aska. I tutaj swoją drogą ciekawostka dinozaura. Z portalu Ask wywodzi się sporo influencerów. Między innymi Marcin Dubiel zaczynał swoją popularność zdobywać właśnie na Asku. A dopiero później wspólnie ze Stu zaczął tworzyć content na YouTubie, będąc już jednak całkiem popularnym młodzieżowym celebrytą na platformie właśnie Ask. Te czasy jednak dobiegają końca, ponieważ ten portal właśnie ogłosił, że 1 grudnia 2024 roku nastąpi jego oficjalne zamknięcie. Powodem jest oczywiście spadająca popularność platformy i fakt, że są po prostu, jak sami przyznali, zbyt archaicznym bytem w porównaniu do aktualnego poziomu social mediów. I z tym ciężko się nie zgodzić, jest to kawałek fajnej internetowej historii. Natomiast myślę, że patrząc na to, jak mocno został wyparty przez inne platformy, to zaskoczeniem jest, że utrzymał się na rynku i tak bardzo długo. Podobnie jak internetowe loterie youtuberów i strony ze skrzynkami, ale no to jest jak się ciekawe. Okazuje, koniec tych bytów w przestrzeni internetowej może być bliższy niż nam się wszystkim wydaje. Jak poinformowało bowiem Ministerstwo Finansów, już 1 listopada rząd powoła do życia zupełnie nowy departament zajmujący się stricte kwestiami hazardu internetowego. Jak czytamy na stronie Business Insider, 14 października minister finansów Andrzej Domański podpisał zarządzenie, które tworzy nowy departament regulacji rynku gier i co ważne, to był ten sam dzień, w którym zatrzymany został Budda. Teoretycznie te dwie informacje... No ale bardzo dobrze, no bo to Boże, no bo powinniśmy chronić państwo przed takimi ludźmi, powinniśmy chronić też
dzieci przed takim hazardem. I ogólnie to powinno być opodatkowane też w 100%, jakiś korzyść ma z tego państwo, a nie kurwa. I skamy, żeby zostały zlikwidowane. To jest bardzo dobra decyzja. Ale w praktyce osoba z resortu finansów przedstawiła redakcji Business Insidera dosyć ciekawe spojrzenie na sprawę. Takie założenie było od początku, że ministerstwo zajmuje się tworzeniem prawa, a Krajowa Administracja Skarbowa jest od kontroli i ścigania nieprawidłowości. No i to jest bardzo jasny sygnał, czym ten departament będzie się zajmował. Tak jak Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z urzędami będzie mogła ścigać internetowych gagatków za łamanie prawa, tak nowy departament ma skupić się na tym, by prawdopodobnie zaktualizować to prawo już istniejące, by dostosować je do panujących na rynku realiów. No w końcu! A żeby dodać te informacje... Matko jedyna, ile lat możemy być na starym prawie? No przecież świat idzie do przodu. Wszystko idzie do przodu. To system powinien się, kurwa, ten... A nie, prawo jest zacofane, piździu. I są jakieś zjeby, które tu wykorzystują. W kanterii przeczytam wam jeszcze ostatni akapit z artykułu, który cytuję. Krajowa Administracja Skarbowa chwali się, że w tym roku szkolnym kontynuuje wspólnie z resortem edukacji akcję Hazard nie daj się wciągnąć. Projekt ma zwrócić uwagę na uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne, które wiążą się z rozpowszechnieniem. Dobra, ciekawe, bo wiecie co, bo ja mam takie podejście. Okej, fajne, pięknie, niech dzieci będą świadome, super, cudownie, zajebisty pomysł. Jestem za tym, po całym serduszkiem. Ale mam pytanie tak ogólnie do państwa polskiego i do takich o instytucji, które rządzą tym wszystkim. Chcecie edukować dzieci, to dlaczego zmieniacie im książki co roku, mimo tego, że tam jest ta sama zawartość? Jakby to mnie drażni bardzo. To mnie drażniło, kiedy ja chodziłem do szkoły i to mnie drażni teraz. Ta sama zawartość w tych książkach jest i została ona tylko poprzestawiana i zrobione inne obrazki i tak dalej. Jakim prawem i dlaczego wy zmieniacie to? Przecież to kosztuje krocie. Ja jestem ciekaw, ile tych firm, które tworzą, kurwa, te książki, jak dużo wam płacą do kieszeni, że wy zmieniacie co roku coś takiego. To jest bez sensu po prostu. To jest całkowicie bez sensu. Te książki są takie same, te zawartości tych książek są takie same. Jedyne, co powinno się drukować co roku nowe, to są jakieś książki z zadaniami, że muszą wykonywać te takie zeszyty zadaniowe dla dzieci. A nie, że książki, które uczysz się z tych książek, one są pozmieniane. Jedyne co, to rozdziały są pozmieniane i miejscami są poprzestawiane, a tak to książki są takie same. Jakby to mnie drażni, bo to są wydawanie ciężko zarobionych pieniędzy przez rodziców. Się pytam, dlaczego jest coś takiego zrobione. Chcemy chronić dzieci? To może też chronimy, kurwa, rodzinę przed tym, żeby przestali ten... marnować pieniądze na tą samą rzecz co roku. A dziecko musi mieć nową książkę, bo kurwa, w szkole dostanie jedynkę, jak nie będzie miała tu nową książkę, jeśli będzie miała z poprzedniego na przykład roku książkę. Co to jest w ogóle za system poprany? Jestem ciekaw, ile dostarą pieniędzy za to, nie? Fajnie, pięknie, bo tu się zrobiła burda o tym, jestem za tym, za hazardem, żeby uczyć dzieciaki, no ale come on, może jest bardzo dużo innych problemów również, które nie są rozwiązywane przez dziesiątki lat. I się pytam, dlaczego? No kurwa. Zmienianiem gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych. Jest to wszystko, co się dzieje, na pewno krokiem w bardzo dobrą stronę i zastanawiam się w związku z tym, czy Konopski być może celowo wycelował swój materiał o Kidropie właśnie na teraz, bo miał w tej sprawie jakieś przecieki? Nie wiem, ale jeżeli tak, to był to świetny ruch. A jeżeli jest to po prostu szczęśliwe zrządzenie losu, to miejmy nadzieję, że nowy departament jak najszybciej zajmie się uregulowaniem istotnych kwestii, które od lat pozostają w szarej strefie. A to nie koniec informacji w sprawie rządu, który zamierza brać się za różne internetowe nieprawidłowości i p***e. A przynajmniej tymi słowami nasi politycy zaczęli opisywać federacje i gale freakfightowe. Kilka dni temu minister sportu Sławomir Nitras poinformował, że dowiedział się właśnie, swoją drogą rychło w czas, o tym, że jakaś freakfightowa federacja Fame MMA zorganizowała galę na PGE Narodowym i walczyła tam jakaś p***a. Delikatne uderzenie było. No i zdecydował się mocno wypowiedzieć. Powiedział, że to nie jest miejsce, gdzie jeden człowiek rozbija drugiemu nos kolanem. Stadion Narodowy to jest miejsce święte, a nie miejsce, w którym jeden człowiek kolanem rozbija. Stadion Narodowy to jest miejsce, którym wystąpisz, że się zapłaci. Co ty pierdolisz o jakimś świętym miejscu, kurwa? Tam się płaci za to, żeby tam być. A ja tam, kurwa, święte miejsce. Bo w twojej dupie to jest święte miejsce. Matko jedyna, co za ściema. Święte miejsce, Stadion Narodowy. Zapłacisz i tam jesteś. Matko jedyna. Co to jest w ogóle? Ja pamiętam, jak chodziłem do podstawówki i w trzeciej klasie kazali nam nosić mundurki, ale ludzie mieli wywalone i nawet dyrektor zrezygnowała. Trzeba było zapłacić 130 zł za jeansowy mundurek. Ja ci powiem, James, dlaczego te mundurki były. Ponieważ oni są tego zdania, żeby
dzieci się nie wyróżniały i żeby każde dziecko wyglądało tak samo, że jeżeli są z biedniejszych domów dzieci, to żeby się nie przejmowali, że nie ma ubrań markowych i tak dalej. O to chodziło. W tamtych czasach o to chodziło, w dzisiejszych czasach podejrzewam, że chodzi o to samo. Martika, siemka, witam serdecznie. Janos drugiemu człowiekowi. No i ktoś by powiedział, dobra, jakaś tam wypowiedź ministra spóźniona w ogóle o 2 miesiące, o co? Ale wiesz, o co chodzi. Zacznijmy od tego, że jak za mundurek zapłacić, no chociaż swoją drogą ja pamiętam, że u mnie mundurki były znacznie droższe w tamtych latach. Teraz podejrzewam, że są jeszcze droższe, więc nie wiem skąd ty 130 zł za mundurek, to jest pytem tanio, mam wrażenie. Moja babcia chyba zapłaciła za mundurkę 500 zł i to jeszcze w tamtych czasach, kiedy ja do szkoły chodziłem. Sakra. Chodzi i chyba nie ma to większego znaczenia. No, otóż okazuje się... W porównaniu do książek, które kosztują tysiące, to jednak, kuźwa, jest problem. A nie trzeba by było. Można by było kupować po prostu stare książki od poprzednich klas, od wyższych klas, tamci mogliby sprzedać i kupić nowe w razie W, jakby były zbyt mocno zniszczone i tak dalej, i tak dalej. I tak by zarobili. Dla mnie to jest głupota. Ja pamiętam taką sytuację, w której miałem... To chemia była. To chemia była. I miałem książkę nową, kolega miał książkę starą, a kolega jeszcze drugi z trzeciej czy tam czwartej ławki, już nie pamiętam, to miał w ogóle jeszcze chyba z 5 lat wcześniejszą i nauczycielka była o tyle fajna, że po prostu ona na przykład miała te wszystkie wersje tych książek, które były. No i ona na przykład mówiła, że na tej książce otwierzcie na stronie 4, na tej książce otwórzcie na stronie 5, a na tej stronie książkę otwórzcie na stronie 2, nie? I na przykład każdy sobie otwierał tam, gdzie ona mówiła, z której to książki korzystał, bo zawartość jest taka sama. Taka sama. Jedyne co, to poprzestawiane są miejsca. Tak działają te wszystkie firmy, które robią książki nowe, nie? Masakra. Że chyba szykuje się coś grubszego, ponieważ wczoraj 28 października Polsat News oraz Interia przeprowadziły zmasowany atak w stronę polskich freakfightów. I mówiąc o zmasowanym ataku, naprawdę niczego nie wyolbrzymiam. Na stronie Polsat News kolejne artykuły z kolejnymi wypowiedziami polityków pojawiały się godzina po godzinie. Podobnie krytyczne artykuły w dużej ilości zaczęły pojawiać się na portalu Interia, a w telewizji Polsat News wyemitował specjalną transmisję pod hasłem Nie dla walk o celebrytów, a audycja była opatrzona takimi nagłówkami jak walki celebrytów niszczą polskie dzieci, gale freak fight to nie rozrywka, to niebezpieczeństwo. Cię kurwa obudzili po 5 latach, nie? To jest fascynujące. Po tylu latach się obudzili. Niesamowite, że dopiero teraz. Walki promują agresję. I tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, wygląda... A zwykłe walki nie promują agresji, o jest. Na to, że rząd i media odpalają we freakfighty naprawdę potężne działa, ponieważ na Polsat News pojawiły się wypowiedzi byłego premiera Mateusza Morawieckiego, posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka, a także wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego i szczególnie ten ostatni, którego zdanie jest najważniejsze, bo jest on członkiem rządu, wypowiadał się o freakfightach szczególnie ostro. No co do tego nie mam żadnych wątpliwości, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z nadużywaniem siły, mamy do czynienia z przestępstwami, tak to nazywajmy, przeciwko zdrowiu czy życiu innego człowieka, to powinien ona być ścigana. Ale co on pierdoli, jak to przecież freak fighty, przecież zwykłe fighty też tak działają. To jest fame. To jedyne, co różni się, to, że tam patusy występują i tak dalej, którzy biją się w klatkach. Jakby, no, czym to się różni od po prostu ludzi, którzy biją się zawodowo w klatkach za pieniądze, od tych, którzy biją się zawodowo w klatkach za pieniądze, tylko że są patusami. Jakby nie? Czym to się różni? To jest jeden i ten sam chuj, tylko w freakfightach bardzo często dochodzi do tego, że atakują siebie przed samą walką i to jest taka różnica, a tyle, że już w prawdziwych fightach też mamy tak, że czasami się zdarzy, że jakiś przygub kurwa zaatakuje i zostanie zdyskwalifikowany. Taka jest różnica, nie? Ale w klatkach wszyscy się biją, to jest głupota, nie? Zaraz nawet KSW zablokuje. No o to mi chodzi, no kuźwa, no są normalne i są patusiarskie, nie? Te treści. Zobaczyli hajs, więc węszą, no. Są po prostu przez kogoś oglądane, jeżeli się same napędzają. A napędzają się dlatego, że ktoś się udostępnia. Więc ci, którzy udostępniają, ci, którzy wrzucają, często na tym zarabiają, też powinni mieć świadomość z tyłu, że będą ścigani. I już ta sprawa się toczy. Ścigani. Service Act, DSA, znany jako DSA, w
Polsce jest już realizowany po konsultacjach społecznych i on też będzie tą walką z streamingiem, udostępnianiem hejtu w sieci czy dezinformacją walczył. To są bardzo mocne stwierdzenia i ewidentnie... A, czyli z hejtem będziemy walczyli. Czy ja, proszę Państwa, dostanę zaraz pismo, że muszą walczyć z hejtem, bo przecież jestem hejtem. I właśnie tego się można obawiać, jeżeli chodzi o takie ingerencje państwa w takie działalności. Z jednej strony mówisz sobie zajebiście, ja mówię zajebiście. Z drugiej strony mam teraz z tyłu głowy, że zaraz będzie tak, że każdy, kto wyrazi się negatywnie na jakąkolwiek opinię, to zostanie skancelowany z internetu, nie? Ja podejrzewam, że będzie trzeba zmieniać po prostu, nie wiem, jakieś VPN-y nakupywać i pozmieniać sobie kraje, w których, bo zaraz Polska będzie miała zablokowanego YouTube'a, nie? Tak będą chcieli wycenzurować wszystko. Nie jest to element swobodnej wypowiedzi, tylko przygotowane wystąpienie, które ma bardzo konkretnie wyrazić postawę polityka względem tego zjawiska. A to jest sygnał o tym, że wokół branży freakfightowej naprawdę zbierają się ciężkie czarne chmury. Ja się boję, że to nie będzie tylko branża freakfightowa, bo on gadał o udostępnianiu, o walki z hejtem i tak dalej. Więc proszę Państwa, to może być walka z całym YouTube'em. To może być walka ze wszystkimi stronami. To może być na takiej zasadzie, że zaraz będziemy musieli, kurwa, mieć własną, będzie trzeba wypierdalać i, nie wiem, jakieś lewe strony mieć, bo YouTube zostanie zablokowany w naszym kraju, nie? Znaczy w Polsce, i Instagramy i tak dalej, bo walczymy z hejtem, nie? Zablokujemy jakąkolwiek informację, strony informacyjne, to żeby nie było tak zaraz, bo to może właśnie tak być, nie? Premier Mateusz A Morawiecki. YouTube to nie tylko Patola i tak dalej, tu są bardzo wartościowe czeleści w wielu przypadkach, więc no matko jedyna. Morawiecki wspomniał tylko o tym, że no powinna wydarzyć się jakaś interwencja po konsultacji z ekspertami, a on sam wróci zaraz do domu i upewni się, czy jego dzieci aby na pewno nie oglądają tych celebrytów. Od razu sprawdzę wieczorem z moimi dziećmi, czy przypadkiem one czegoś takiego też nie oglądają. Dosyć rozsądnie w tym temacie natomiast wypowiedział się Krzysztof Bosak, wspominając o tym, że on oczywiście przyjrzałby się tego typu zjawiskom, ale zwróciłby uwagę może na to, żeby bardziej zachęcać młodych ludzi do uprawiania fajnego amatorskiego sportu, promować sekcje sportów walki, czy w inny sposób zachęcać młode osoby do aktywności zamiast siedzenia przed komputerami, żeby może to jakoś zainteresowanie galami po prostu wykorzystać i fajnie przełożyć na coś dobrego. Wygląda na to, że sytuacja jest dosyć poważna, do tego stopnia, że... No i to jest rozsądne działanie, jakieś kurwa gówno, że od razu blok. Zaraz, naprawdę zaraz normalne sportowe walki będą blokować, bo przecież przemoc. Fame zdecydowała się wydać oświadczenie. Na przestrzeni 6 akapitów, pod którymi podpisał się Krzysztof Rozpara, współwłaściciel Fame, dowiadujemy się o wysokich standardach bezpieczeństwa federacji, o tym, że organizują oni zawody sportowe, w których rośnie ilość osób profesjonalnie zajmujących się sportem, która bierze udział w walkach, że próbują ograniczać dostęp osobom małoletnim do tego typu treści, no i że jako federacja z pełnym zaangażowaniem podchodzą do kwestii odpowiedzialności społecznej, jak czytamy, starając się równoważyć aspekt rozrywkowy i edukacyjny naszych wydarzeń. No i teraz tak, czy Fame w swoim oświadczeniu trochę głupoty i przedstawia tylko część prawdy? Oczywiście, że tak. Czy politycy w swoich wypowiedziach głupoty i pokazują tylko część prawdy? No oczywiście, że tak. Pan Gawko... I to jeszcze złodzieja mi pokazuje, kurwa. Typ, który kradnie, okrada państwo polskie przez lata. Który mówi, że no jak ktoś kogoś bije, to niezależnie od kontekstu tego, że go bije, to powinien być ścigany. Czy minister Nitras, który mówi, no że jak ktoś komuś kolanem rozwala nos, to nie może to mieć miejsca na Stadionie Narodowym. Widać, że kompletnie nie rozumie, o co tutaj chodzi, bo w ogóle nie chodzi o to, że... Oni ktoś... po prostu są głupi i nie rozumieją, kurwa, co jest grane, nie? Jakby co, nigdy nie oglądali sportów walki, naprawdę, to boks zaraz zakończymy? Boks zakończymy w Polsce, może zablokujmy KSW, zablokujmy boks, nie wiem, Muay Thai, wszystko zablokujmy, wszystko, nie? Każdy sport, który jest związany z walką, bo przecież nie może być, karate zaraz zostanie zablokowane, bo jakim prawem, bo się tam ludzie kopią, no kurwa, no dajcie spokój, to taki statement jak gówno na wietrze. Podał gościu. Już rozwala nos, no bo... Jeszcze jak... Morawieckiego mi kurwa złodzieja pokazują, naprawdę. To robią na przykład w KSW, to jest spoko. I gdyby robili to w Fame MMA, to też byłoby spoko, bo faktycznie duża część walk to są walki sportowe, które odbywają się na ładnych sportowych zasadach. Problemem tak naprawdę jest cały anturaż dookoła tego, chociaż tak naprawdę oprócz tego, że jest on problemem, to jest też głównym źródłem popularności. No ale te konferencje to Patola. No tak, ja jestem za tym, tylko ja się boję, żeby nie było tak, że zaraz będą chcieli blokować wszystko, co się da. No i przy okazji jeszcze wolność wypowiedzi w internecie i w ogóle całego YouTube'a na przykład nam zablokują.
ci Freak Fighter. Żeby nie było tak, że oni będą pod wpływem tego, bo tam było walczenie z hejtem, co oznacza, że każdy, kto będzie miał taki język, na przykład jak ja, zostanie zbanowany na starcie. Problemem jest to, że federacje próbują udawać świętojebliwe, że niby zwalczają takie zachowania i wcale zawodników do nich nie zachęcają, a potem kontraktują osoby, które rozmaite granice regularnie przekraczają i wszystko jest fajne, a potem jak takie jednostki po raz kolejny przegną pałę i zrobią komuś krzywdę w sposób niesportowy i taki, który absolutnie nie powinien mieć miejsca, no to federacja jest bardzo zdziwiona, że no ale jak to i w ogóle my teraz go ukaramy i zmniejszymy mu trochę garze. I wtedy wszystko jest w porządku, no bo przecież ziomek dostał od nas karę, a to, że całe widowisko jest oparte o tego typu akcje, to już nie ważne. Moja ocena tego wszystkiego natomiast nie ma znaczenia, plus jestem nieobiektywny, bo sam się tam biłem i prowadziłem te konferencje, bo mnie subiektywnie nawet to bawi i lubiłem sobie to pooglądać i lubiłem sobie na tym zarobić pieniądze, pomimo że pewne rzeczy nie do końca mi tam pasowały. Oto natomiast mniejsza, bo liczą się fakty, a fakty są takie, że jeżeli rządzący oraz media wchodzą w bardzo konkretną narrację, która ewidentnie nie jest efektem spontanicznej wypowiedzi, tylko czymś przygotowanym wcześniej przez sztab PR-owy, to oznacza, że backstage'owo najprawdopodobniej są już podejmowane pewne decyzje. Jak dla mnie powinien zablokować, tylko żebym mówił, no, żeby nie było tak, że wszystko zaczną blokować, bo na przykład jest przemoc. No come on. No nie wydaje mi się, żebyś wyrażał się hejtersko. Nazwałem Morawieckiego złodziejem. Nazwałem Caroline kurwą zwykłą, która daje dupy dla starucha. No to jak to nazwiesz, jak nie hejterskiem? Dla mnie to jest wypowiedzenie prawdy, ale w świetle oglądania przez ludzi to jest hejt, nie? Zwłaszcza, że Morawieckiego nie ma dowodów, że jest złodziejem, a dla mnie jest. Wardęga to pewnie z radości otwiera szampana, że więcej pozów swoimi nie dostanie. No, nie będą w stanie się ten rzucać, nie? Dążące do tego, żeby Freak Fighty w Polsce albo zablokować, Popie, albo przynajmniej... Jak tu cenzura wpierdoli się na YouTube'a, już jest cenzura, już jest cenzura, a jak dojdzie do tego człowieku, że wpieprzy bloki, to mnie już nie zobaczycie, będzie trzeba wypieprzyć na jakieś inne strony. Znaczy ja jestem zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, więc Polska nie może chyba mnie zablokować, więc będziecie musieli wy wchodzić na przykład przez VPN-a, żeby na inny kraj wejść i móc oglądać w ogóle YouTube'a, jak zablokują go, bo ja podejrzewam, że oni dawno chcieli zablokować YouTube'a. Za dużo niewygodnych kanałów się pojawia. Na przykład Stanowski i Kanał Zero jest bardzo niewygodny dla Polski i dla polsko rządzących, ponieważ oni tam się nie gryzą w język i mówią fakty i to, co myślą. Co oznacza, że są niewygodni. A jakby się tak dało zablokować kanał YouTube, to co się dzieje? Kanał Zero przestaje istnieć. Bam! Informacje, które nie są przez telewizję podawane, będą bum. Tylko i wyłącznie przez telewizję podawane, nie? Jak wygodnie. Jak zarobię ustawę o hejcie, to materiały Wardęgi będą uznawane za hejterskie, bo atakuje ludzi. No, zacznijmy od tego, że ja mam wrażenie, że ludzie, w ogóle pojęcie hejtu to już po prostu jako krytykę, jako bardzo, nie wiem, wulgarne nawet wysławianie się tak jak u mnie, to że od razu to jest hejt. Nie wiem, czy hejtem jest nazwanie panią do towarzystwa po prostu Caroline, bo wydaje mi się, że to jest stwierdzenie faktu. Natomiast z perspektywy wszystkich podejrzewam wokół, którzy będą oglądać ten materiał, to powiedzą, no jak ty możesz się hejtować, nie? To jest na takiej zasadzie. Bardzo mocno. Hejt to chyba każdy ma swój własną definicję w głowie, nie? A jaka jest prawidłowa? Wydaje mi się, że hejty to są hejterzy, hejtowanie to jest raczej gnębienie kogoś w internecie, wypisywania jakichś chuj wie czego, żeby zginęli i tak dalej. To jest dla mnie hejt. Nie jakieś gadanie, że na przykład jesteś debilem. Dla mnie to nie jest hejt, bardzo często to jest stwierdzenie faktu, nie? To ograniczyć ich możliwości siania patologii w przestrzeni publicznej. I czy to dobrze? Zależy od kształtu prawa, które zostanie uchwalone, by ten rynek uregulować, choć patrząc po wypowiedziach polityków, będzie ono ostrzejsze niż lżejsze. Póki co natomiast większej ilości szczegółów. Żeby nie było, że normalne sporty walki zablokują. Brak, natomiast jeżeli takowe się w najbliższym czasie pojawią, to ja was oczywiście o tym poinformuję, dlatego drogi widzu, żeby nie przegapić, zasubskrybuj. Subskrybuję, dziękuję bardzo za materiał, bardzo miło było. Dziękuję bardzo za oglądanie również na live i na powtórce, kto oglądał tam, nie? Dziękuję bardzo. Lecimy z dalszymi materiałami.